Cześć wszystkim, ja nazywam się Dante i witam was po bardzo długiej przerwie. Ostatnim razem jak nagrywałem jakikolwiek filmik, to było 2 miesiące temu. Siedziałem jeszcze na wygnaniu, czyli w Niemczech. Byłem akurat na wspaniałej wyspie Sylt, ale to już dawno minęło, bo jak widzicie za mną, jestem już wreszcie w domu. Czy to już jest koniec na wygnaniu tego wszystkiego? Tak, myślę, że tak. Już zostaję w Polsce. Postaram się za jakiś czas zrobić podsumowanie tego wszystkiego, o czym była mowa, wszystkiego co odwiedziłem, wszystkiego co zobaczyłem w Niemczech. No i nie tylko. A co teraz? No chciałem po pierwsze wreszcie powiedzieć, dlaczego taka długa przerwa. Po pierwsze, brak baterii w kamerze. Po drugie, brak internetu. Po trzecie, brak dobrego łącza, które się, jak już był internet, to nie dało się niczego przesłać. Co przekładało się niestety na brak chęci, bo wiedziałem, że nawet jeżeli coś nagram, wrzucę to za tydzień, dwa, trzy. No niestety dla mnie to troszeczkę nie miało sensu. Jakie były jeszcze powody? Przemoc, choroby, głód i dzikie szynszyle. No i wymieniać można by było ich jeszcze naprawdę, naprawdę wiele. Ale co, jestem znowu w Polsce, znowu mam ochotę, znowu mam powera, żeby coś nagrać, chcę się czymś podzielić i pomyślałem sobie o dwóch rzeczach. Po pierwsze właśnie o tym podsumowaniu tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, co pokazywałem wam przez 2 miesiące, 3 praktycznie miesiące w Niemczech i później będę miał dla was coś naprawdę fajnego, naprawdę rewelacyjnego moim zdaniem. Zobaczę, jaka będzie wasza opinia. Co to jest? Po prostu seria z tego, co lubię, co robię często. Co można by powiedzieć, nawet trochę kocham. Seria z gier, którą no jakoś zastanawiałem się długo nad nią, ale żeby nie była nudna, żeby nie była sztampowa, zaprosiłem kogoś do współpracy. Jest to dziewczyna, która ma rewelacyjne podejście do gier. Robimy test na odwagę? Jest ode mnie lepsza w Battlefielda, ale free to play na szczęście. W trójkę jeszcze nie gra. Lepiej ode mnie lata samolotami w War Thunderze, chociaż to już się trochę zmienia. I właśnie polecę wam, link będzie pod spodem, polecę wam pierwszy nasz wspólny filmik, właśnie samolotówka, właśnie War Thunder. Ja się ubawiłem świetnie, po prostu mi się z nią dobrze gra. Fluttershy, bo to jest jej nick, będzie mi towarzyszyć przez jedną misję, no i w przyszłości przez dużo, dużo więcej, mam nadzieję, rozgrywek. A co więcej? No myślę, że wreszcie wrócimy też trochę do książek, bo jakby nie było, te wideo to jest część mojego bloga. Link do niego jak zawsze jest poniżej w opisie filmu. Pojawi się nowa recenzja książki, pojawi się trochę nowych materiałów, nowych tematów, o których chciałem powiedzieć parę słów. Ciężko mi się strasznie nagrywa, po 2 miesiącach przerwy mam mega, mega tremę, strasznie się denerwuję. Na blogu też mam nadzieję, ostatnio, prawie miesiąc temu, stuknęło mi 25 lat, robiłem małe podsumowanie, ale myślę, że chandra, która mi dlatego towarzyszyła, już mi minęła i teraz bierzemy się znowu ostro do roboty. Mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać to, co się pojawi. Myślę, że mój wspólny materiał z Fluttershy wam przypadnie do gustu, a to, co będzie na blogu, no też parę nowości. Więc każdemu, kto to ogląda teraz, dzięki, że zostaliście ze mną, mimo tak długiej przerwy, bo wiem, że 2 miesiące to jest ogromna przerwa. Praktycznie można by powiedzieć, że praktycznie zrobiłem sobie całkowite wakacje, ale jestem z powrotem, mam znowu siły do tego i chcę znowu się z wami czymś fajnym podzielić. I jak zawsze na koniec, dzięki, że jesteście, dzięki, że mnie tutaj czasem wspieracie, czasami opieprzacie, bo to też jest konstruktywna krytyka, zawsze się przydaje. I mam nadzieję, że czekacie na więcej, bo więcej też dostaniecie ode mnie, to wam obiecuję. Na razie i do następnego filmiku. Cześć.